Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Pewnie po tytule tego nagrania już się domyślacie, o czym będę dzisiaj mówić, bo takie małe ogłoszenie. W chwili, kiedy oglądacie ten materiał, pierwsze dwa odcinki mojego podcastu powinny być już dostępne w większości popularnych serwisów, aplikacji do słuchania podcastów. Oczywiście, jeżeli w jakiejś aplikacji czy serwisie, z którego wykorzystacie, nie możecie go znaleźć podcastu, to oczywiście proszę, dajcie mi znać. Postaram się temu zaradzić. Natomiast kiedy skończycie oglądać ten materiał, również udostępnię te odcinki podcastu tutaj na kanale. I ten dzisiejszy materiał ma na celu po prostu wyjaśnienie, jak to będzie z moim podcastem, gdzie właśnie możecie go znaleźć, czemu będzie on poświęcony i jak się to będzie miało do mojej działalności w innych mediach. No i jeszcze jedno ogłoszenie, też związane z podcastem, którego też możecie się już domyślać po tytule. O podcaście pisaliście mi w komentarzach właściwie chyba od samego początku istnienia kanału. Ja zapowiadałam, mówiłam, że o tym myślę, że planuję, że przymierzam się, ale nie chciałam, pomimo tego, co sugerowano mi czasami, żebym po prostu tak zgrywać audio z nagranych już filmów i po prostu zamieszczać go właśnie w odpowiednich serwisach w formie podcastu. Nie chciałam czegoś takiego robić, bo moim zdaniem jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, się nagrywa materiał, wiedząc, że on będzie głównie słuchany, a też inaczej się odbiera taki materiał, który został nagrany jako audycja dźwiękowa, a inaczej taki, który jest tylko ścieżką dźwiękową od materiału wideo. Nawet jeśli, jak to jest w większości moich filmów, często przydługawych, ja po prostu jestem tą gadającą głową, która do Was ględzi przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, no to i przede wszystkim to, jak ja się czuję nagrywając, ma znaczenie. I ja wiedziałam, że oczywiście tak można robić, ale że ja tego nie chcę. Że jeżeli będę chciała, jeżeli będę się czuła gotowa zacząć podcast nagrywać, to po prostu będę podejdę do tego właśnie, że to nagranie podcastowe to jest nagranie podcastowe, nawet jeśli ono będzie z częścią wizualną, z częścią wideo, znaczy jeżeli tutaj na kanale będę udostępniać obraz wideo siebie gadającej do mikrofonu i aparatu, ale że to będzie właśnie audycja nagrywana z zamiarem bycia audycją. No i trochę mi to zajęło, bo wiecie, kwestie techniczne, nauczenie się pewnych rzeczy, poznanie odpowiednich serwisów, zdobycie umiejętności. Ja nie lubię podchodzić do rzeczy, nie lubię byle jakości. To jest nowe medium, kolejne nowe medium, którego się muszę nauczyć, którego się uczę i w którym tak samo jak i w medium wideo na pewno będę miała jeszcze dużo do opanowania, ale praktyka czyni mistrza. I jest podcast Ajka Minimalistka. Wróciłam, znaczy Ajką jestem zawsze, od zawsze, od dzieciństwa. Wróciłam do nazwy, czy wykorzystałam nazwę, którą wykorzystywałam na samym początku istnienia mojego bloga, dawno, dawno temu. Nieliczne osoby spośród Was, które są ze mną od samego początku mojej bytności w sieci, pamiętają, że prosty blog niegdyś nazywał się Ajka Minimalistka, wtedy kiedy jeszcze funkcjonowałam na innej platformie blogowej. A potem zmieniłam nazwę na prosty blog, jeśli chodzi o bloga, bo chciałam, cały czas miałam wątpliwości, czy minimalistka i tak dalej. Ale teraz zastanawiając się nad tym, jaką chciałabym przyjąć tożsamość w sieci, jeśli chodzi o to medium, no to jestem Ajką Minimalistką, zresztą taka jest też teraz nazwa fanpage'a na Facebooku, taka jest też nazwa profilu na Instagramie. To się pozmieniało. Chcę też trochę ujednolicić to swoje nazewnictwo i swoją tożsamość internetową.
Oczywiście, to chyba myślę, że zostanie. Ten kanał nadal będzie nazywał się Anna Mulakczyk Meyer, bo to też zresztą daje mi możliwość. Nie czuję się ograniczona z tym zakresem minimalizmu. Wiecie, że tutaj wprawdzie no, głównym trzonem tematycznym kanału jest minimalizm i upraszczanie, ale na przykład tym jest taki niszowy segment, bardzo niszowy, poświęcony powolnym podróżom, który też będę chciała rozwijać. No i właśnie, jak to, że zaczęłam nagrywać podcast, jak to się będzie miało do... czy to coś zmieni w naszych kontaktach moich z Wami? Zasadniczo chyba zmieni jedynie na lepsze. Po pierwsze, ja mam tendencję do gadania dużo, to wiecie. Nie lubię ślizgania się powierzchownie po tematach, albo nawet jeżeli czasem coś przedstawiam powierzchownie, to tylko po to, żeby w innych materiałach to pogłębić. Nie chcę się czuć ograniczona czasowo i ponieważ sama lubię materiały, lubię ludzi, którzy nie wahają się nagrywać długich filmów. Bardzo lubię na przykład słuchać pana Tomasza Raczka, słuchać, oglądać. Pan Tomasz Raczek, nie wiem czy wiecie, ma swój kanał na YouTubie od niedawna, gdzie recenzuje filmy w znakomity sposób, moim zdaniem. I on, całe szczęście, nie ugina się pod ciężarem tych różnych nacisków ludzi, którzy mówią, że w internecie tak nie można nagrywać materiałów, które mają pół godziny czy dłużej, bo trzeba się streszczać, bo ludzie nie mają tyle czasu, bo 10 minut to maks. Ja tak, rozumiem. Wszyscy mamy mało czasu, wszyscy żyją w pośpiechu, wszyscy mają mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale część ludzi lubi szybko, krótko i na temat, a niektórzy lubią i sobie pogadać, i sobie posłuchać. Ja zakładam, że jeśli jesteście w grupie moich widzów, moich subskrybentów, to po prostu... No wiecie, no ja wiem, że lubicie moją gadaninę, bo mi o tym piszecie, bo mi o tym mówicie. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że czasami ta forma właśnie, czy to, że na YouTubie, tam jest kwestia tego, że nawet jeśli się chce na urządzeniach mobilnych słuchać, to tam jest kwestia, to są pewne utrudnienia, inaczej chodzi mi o słuchanie bez oglądania, tak? Ja sama tych czasem dłuższych materiałów internetowych innych osób, które śledzę, po prostu słucham, robiąc coś w domu, czy kręcąc się, sprzątając, czy gotując, czy na przykład dłubiąc sobie na drutach. Wtedy jednak trochę się ogląda, trochę się nie ogląda, bo trochę się patrzy w oczka, w drutki. I wiem, że dla wielu, wielu osób słuchanie, podcasty, takie audycje dźwiękowe są po prostu dużo wygodniejsze, bo słuchają podczas jazdy samochodem, podczas kręcenia kardio, czy tam biegania kardio na siłowni, podczas biegania w ogóle, podczas spacerów, podczas właśnie prac, zajęć domowych, biegając za, uganiając się po domu za małym dzieckiem. Są wiele sytuacji, w których jest nam łatwiej słuchać, nie oglądając. I wiem, że też donosiliście mi, że sobie część z Was sobie jakoś tam radzi z tym zgrywaniem tych materiałów z YouTube'a i przekształcaniem tam formatów, wiecie, jakby wyciąganiem tej ścieżki tylko audio. No ale właśnie, dlaczego miałabym Wam tego nie ułatwić? Tym osobom, które chcą, które może by i na mnie nawet popatrzyły, ale po prostu z różnych względów mogą tylko słuchać. Więc tak, więc podcast będę go nagrywała regularnie. W ogóle myślę, że będziecie widzieć, ja nie chcę tutaj zapowiadać, nie chcę zapowiadać, żeby się potem znowu nie okazało, że czegoś nie dopełniłam, ale to wiecie, te zmiany zawodowe zeszłoroczne mają coraz większe skutki, coraz bardziej dalekosiężne skutki, więc samo to, że ostatni tydzień spędziłam tylko nagrywając różne rzeczy, co będziecie widzieć powoli, to już jest jeden z tych skutków tego, co się w moim życiu wydarzyło i dobrze się wydarzyło, bo idzie to w tym kierunku, w którym od dawna chciałam, żeby szło. Natomiast, więc tak, to jest ta zmiana, to co się zmieni, że będzie mnie można słuchać, a nie tylko oglądać. Natomiast Wy, moi widzowie, którzy
lubicie i możecie na mnie patrzeć przez pół godziny, czy tam ile mi się tam nagrywa. Dalej będziecie mogli to robić, bo odcinki podcastu będę też zamieszczać tutaj na kanale, to znaczy nagrywając część odcinków, zaraz powiem, które, nagrywając część odcinków, będę po prostu nagrywała też właśnie wideo, więc będziecie mieć na YouTubie dostępny ten sam materiał, co w podcaście, tylko że również z częścią wizualną. Natomiast część odcinków będzie tylko z obrazem statycznym, czyli tam z tytułem odcinka i jakimś tam zdjęciem, zobaczymy. I to będą odcinki, tu uwaga, uwaga, ta niespodzianka, półspodziewanka, o której mówiłam wcześniej. Będą to odcinki, w których dla Was będę czytać poszczególne rozdziały moich obu książek, znaczy Minimalizmu po polsku i Minimalizmu dla zaawansowanych. One nie ukazały się w formie dźwiękowej, owszem są dostępne w wersji elektronicznej jako e-book i wersji papierowej, no ale tak się złożyło, że audiobooki do nich nie powstały i pomyślałam, ponieważ biorąc pod uwagę, że jeśli tylko nic wielkiego i strasznego znowu nie wydarzy, to moja kolejna książka powinna dotrzeć do Waszych rąk pod koniec tego roku 2020, to chciałabym Wam po pierwsze jakby trochę osłodzić to oczekiwanie, a po drugie jakby, no te książki, moje książki się w dalszym ciągu sprzedają, ja wciąż dostaję tantiemy z tytułu sprzedaży, tak samo zresztą jak wynagrodzenie za wypożyczenie biblioteczne. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, że autorzy mogą dostawać, jest taki fundusz specjalny, który jest przeznaczony na jakby wypłacanie nam rekompensat za to, że nasze książki są dostępne w bibliotekach publicznych. To jest, znaczy chyba nie tylko publicznych, to jest naprawdę świetne, bo w ten sposób czytelnicy korzystają, a autorzy nie cierpią tak bardzo finansowo z tego względu, że ich książki są dostępne bezpłatnie, czy tam za niewielkimi opłatami w bibliotekach. Więc chciałabym, żeby moje książki były też dostępne w formie dźwiękowej. Oczywiście ja nie jestem aktorką, nie jestem lektorem, czytam po prostu tak, jak czytam, od czasu do czasu się zająknę, czy pomylę. Celowo, tak samo zresztą w podcaście, ja nie wycinam tylko jakieś naprawdę straszne kiksy, czy jak mi się z wielkim hukiem lodówka włączy w tle, ale znaczy to chyba ten wielki huk to tylko ja słyszę, no ale mimo wszystko, gdyby miał komuś przeszkadzać. Zachowuję w podcaście, jak na razie zachowuję tę samą zasadę, której się trzymam, nagrywając materiały na wideo dla Was, że zachowuję naturalność, autentyczność, że nie wycinam swoich przejęzyczeń, czy jakichś głupich, mi się czasem coś głupio powie, przekręcę coś, albo sobie czegoś zapomnę. Taka jestem na co dzień, taką chcę być też dla Was. Myślę, że za dużo mamy sztuczności i takiego przesadzonego perfekcjonizmu na każdym kroku wokół. To nie jest telewizja publiczna, ani też niepubliczna. Ja chcę być z Wami szczera, naturalna. Jeśli tylko nie zrobię czegoś bardzo dziwnego w trakcie nagrywania, albo czegoś, gdybym miała zrobić coś obrzydliwego, nie wiem, gdybym zapomniała, że nie należy publicznie dłubać w nosie, to bym to pewnie wycięła. Ale tego, że się gdzieś tam potknę, że coś powiem nie do końca tak jak trzeba, nie, tego nie wycinam. I tak też jest, będzie też w nagraniach tych, kiedy czytam dla Was moje książki, że czytam, starając się nie popełniać strasznych błędów, ale jak tam czasem gdzieś coś się lekko zatnie, no to po prostu świat się nie kończy z tego powodu. Jestem ciekawa, jak odbierzecie te nagrania, zarówno podcastu, tego takiego gadanego, jak i to, że oddaję Wam, no jakby nie było, za darmo treść, którą stworzyłam, no tylko w tej formie, no nie mogę zarządzać związaną umową wydawniczą, nie mogę zarządzać treścią, która jest drukowana czy w formie elektronicznej, ale przeczytać książkę dla Was mogę, przynajmniej tak myślę, że mogę. I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? A, i że chciałam Was w ogóle zapytać też,
Właśnie, po pierwsze, gdybyście mogli mi napisać w komentarzach, czy tam w jakichś wiadomościach, to już znajdziecie, gdzie będziecie chcieli na mnie pisać. Napiszcie mi, przy jakich zajęciach, jakich czynnościach zdarza się Wam słuchać podcastów, dlaczego je lubicie, co lubicie w podcastach, co ewentualnie chcielibyście usłyszeć w moich audycjach, chociaż to wiadomo, no. Podcast, jak wskazuje sama nazwa, będzie jednak w dużej mierze związany z tematyką minimalizmu, upraszczania życia i świadomego życia. Taki jest zresztą jego opis. Natomiast co jeszcze? Aha, że ten pierwszy odcinek, gadany, nieczytany, bo w drugim odcinku czytam wprowadzenie, czyli pierwszy rozdział minimalizmu po polsku, a w tym pierwszym opowiadam o tym, dlaczego uważam, że minimalizm jest świetnym narzędziem do rozwoju osobistego. I dla Was, dla tych osób, które mnie już znają, patrzę w podgląd, bo tak jakoś dziwnie, które mnie już znają, które czytały moje książki, znają mojego bloga i w ogóle już, jeżeli mnie znacie od dawna, to ta treść, która się pojawia w tym pierwszym odcinku podcastu, raczej nie będzie dla Was jakimś odkryciem Ameryki, czymś, czego na pewno nie wiecie. Bo to jest, powiedzmy, streszczenie czy wprowadzenie trochę do mojej historii, do tego, skąd się minimalizm w moim życiu wziął i co w nim zrobił, znaczy co ja zrobiłam dzięki stosowaniu minimalizmu. No bo ja po prostu nie mogę zakładać, że wszyscy słuchacze podcastu znają mnie od dawna, czy w ogóle mnie znają. Będą osoby, które gdzieś tam przypadkiem trafią, bo na przykład rzuci się im w oczy hasło minimalizm. I no, tym osobom muszę się po prostu przedstawić, nie zakładając, że i tak przecież już wszyscy to wiedzą i słyszeli milion razy o tym, jak to z minimalizmem łajki było. Kto wie, to wie, a kto nie wie, no to się dowie. Ale w tych kolejnych odcinkach na pewno znajdziecie, będzie też, będę wracać, będę mówić na tematy nie tylko te, które już przerobiłam milion razy i których już słuchać zapewne nie możecie. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jakoś krótko mi wyszło. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie mnie. Życzę miłego słuchania podcastu i książki, jeżeli spróbujecie słuchać czy jednego, czy drugiego. Więc tak jak wspomniałam, dla Was, moich widzów, to chyba niewiele znaczy, znaczy niewiele zmienia, oprócz tego, że może będziecie mieli więcej do oglądania czasami. Oczywiście nie znikną też z kanału inne treści, takie materiały, których w podcaście nie będzie. Bo materiały podróżnicze, bo wszystkie te odcinki, w których jednak coś pokazuję więcej niż tylko gadam. No chociażby tak jak w zeszłym tygodniu rozpoczęte wyzwanie 30-dniowe to z pozbywaniem się rzeczy. Kiedy będę pokazywać Wam podsumowanie wyzwania, no to go po prostu pokażę i tego, tak przykład, ten materiał na pewno się w podcaście nie pojawi, no bo tutaj jednak będzie też istotne to, co się będzie pojawiało na ekranie. Ale te tematy, w których niczym nie macham, oprócz własnych rąk, to będą podcastem, będą dźwiękowe. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie. Do zobaczenia i usłyszenia za niedługo. Pamiętajcie o kciukach, subskrypcjach, o dzieleniu się informacją o podcaście, jeżeli znacie kogoś, kogo mógłby on zainteresować. I oczywiście jeszcze, jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za całe Wasze wsparcie i za to, że jesteście ze mną. Do zobaczenia, usłyszenia za niedługo.